Nazywam się Monika Mętrak, reprezentuję Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska z Wydziału Biologii Rzecz Jasna. Dzisiaj postaram się wspólnie z Państwem spojrzeć okiem naukowca na wykorzystanie trucizn w serialu Gra o Tron, no i także trochę na wykorzystanie trucizn w tych naszych rzeczywistych, historycznych grach o Tron. Z punktu widzenia bohaterów serialu, trucizny to znakomity środek do walki o władzę i wpływy, a możemy to zrobić na dwa sposoby. Wykorzystując trucizny do skrytobójstwa, albo wykorzystując trucizny w walce, czy to na dużą skalę, stosując jakiś rodzaj broni chemicznej, czy na mniejszą w pojedynkach, zatruwając ostrze swojej własnej broni. W zależności od zastosowania, trucizny używane do skrytobójstwa czy w walce muszą się troszeczkę różnić. Ich działanie musi być troszeczkę inne, chociaż oczywiście finalnie chodzi o zabicie przeciwnika. W kwestii skrytobójstwa chodzi nam tak naprawdę o to, żeby jak najtrudniej albo najlepiej w ogóle nie połączyć osoby truciciela z osobą otrutą. Wobec tego taka trucizna powinna działać z opóźnieniem. No, dodatkowo to opóźnienie jest korzystne, jeżeli pomyślimy na przykład o próbowaczach, taki zawód kiedyś był na dworach rozmaitych władców, którzy mieli za zadanie próbować napoje i pokarmy, które trafiały na stół króla. Wobec tego, jeżeli taki próbowacz natychmiast by po zjedzeniu zachorował, to ta potrawa nie trafiłaby już na stół królewski. Wobec tego najlepsze są takie trucizny, które działają z opóźnieniem. Kolejna sprawa, byłoby dobrze, gdyby trucizna dawała objawy podobne do jakichś powszechnie występujących objawów chorobowych. Wtedy nikt nawet nie pomyśli, nie zacznie podejrzewać, że doszło do otrucia. Wreszcie, w przypadku skrytobójstwa trucizny podawane są zwykle doustnie, chociaż w naszej realnej historii zdarzały się przypadki nasączania trucizną dokumentów, ubrań, czy na przykład nasmarowanie trucizną łęku siodła. Taki był zamach na Elżbietę I. Miała się zatruć na przejażdżce konnej. Natomiast wiemy z historii, że to jest najskuteczniejsza metoda i te wszystkie udziwnione sposoby raczej nie zadziałały. I wreszcie kolejna sprawa. Po dziwnej śmierci wskazującej na otrucie zwykle następuje sekcja zwłok. Nie tylko współcześnie, ale także na przykład w okresie renesansu. Wobec tego ta trucizna powinna pozostać niewykrywalna, czyli najlepiej, żeby nie miała właściwości parzących, żeby nie zostawiała wyraźnych podrażnień czy oparzeń na drodze przewodu pokarmowego. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy do dyspozycji aparaturę chemiczną, która jest w stanie wykryć bardzo różne związki w bardzo małych ilościach, cecha ta niewykrywalności jest jeszcze ważniejsza. Natomiast przez setki lat główna aparatura do wykrywania trucizn wyglądała tak. Otóż w historii, w takich przypadkach, kiedy podejrzewano, że doszło do otrucia, podawano wymiociny lub treść żołądkową otrutej osoby psom, kotom, świniom. Jeżeli zwierzęta umierały, no to znaczy, że coś było na rzeczy, osoba została zatruta. Natomiast jeżeli przeżywały, nie wykazywały żadnych objawów, no to zakładano, że do otrucia nie doszło. Teraz chciałabym przez chwilę przyjrzeć się wraz z Państwem truciznom, które w naszym realnym świecie były wykorzystywane najczęściej do zatruć skrytobójczych. Zacznę od trucizny, która zyskała miano trucizny królów i króla trucizn. Tą trucizną jest arszenik, czyli trójtlenek arsenu. Nazywany, jak Państwo widzicie, także proszkiem dziedziczenia, ponieważ otrucia arszenikiem dotyczyły nie tylko dworów królewskich, no ale arszenik szybko i łatwo trafił pod strzechy. Dlaczego był tak często wykorzystywany? Arszenik jest bezbarwny i bezwonny, wobec tego możemy go łatwo dodać do potrawy czy do napoju i osoba, która tę potrawę je, nie zorientuje się, że jest w niej coś dziwnego.
łatwo rozpuszcza się w wodzie. No to kolejna dobra cecha, która pozwala podawać arszenik w posiłkach. Następna sprawa. Arszenik daje takie objawy, przynajmniej te, które widzimy na zewnątrz, tak? Takie jak jakie występują przy cholerze. Przede wszystkim objawy gastryczne. A cholera przez setki lat była plagą naszych przodków, więc to nie było nic dziwnego, że ktoś ma krwawą biegunkę i że jeszcze w dodatku na nią umiera, bo wszyscy myśleli, że to cholera. Przez wiele lat arszenik był szeroko dostępny, bardzo łatwo zresztą. Był w trutkach na szczury, w lepie na muchy. Był w kosmetykach, w farbach, w barwnikach. Na przykład Napoleon, mieszkając na wyspie Świętej Heleny, miał przepiękne zielone tapety farbowane barwnikiem opartym na arszeniku. No i jeszcze jedno miejsce, w którym obecny był arszenik, no to medycyna. Znajdował się między innymi w salwarsanie leku na syfilis, zanim odkryto antybiotyki, zanim one stały się możliwą terapią. No i wreszcie ostatnia, bardzo dobra cecha. Do połowy XIX wieku arszenik był absolutnie niewykrywalny. Jak działa arszenik? Arszenik działa na nasz organizm na poziomie komórkowym, blokuje syntezę tego bardzo konkretnego związku, acetylokoenzymu A. Wydaje się, że to jest tylko jeden związek, ale ten związek bierze udział w przemianach białek, cukrów i lipidów, w tym bierze udział w procesach oddychania komórkowego. Dlatego brak tego związku, czy zbyt mało tego związku, daje tragiczne konsekwencje kończące się śmiercią komórki. Jakie objawy pojawiają się przy zatruciu arszenikiem, przy zatruciu ostrym, wtedy kiedy jednorazowo podajemy wysoką dawkę arszeniku? Przede wszystkim te, które występują też przy cholerze, czyli objawy gastryczne. Oprócz tego, to czego nie widać, a więc zaburzenia pracy serca, zaburzenia i zapalenia wątroby, nerek, zaburzenia krzepnięcia krwi. To właśnie ta wieloorganowa niewydolność prowadzi ostatecznie do śmierci w zatruciach arszenikiem. Oprócz zatruć ostrych znamy z historii, ale także współcześnie znamy zatrucia chroniczne, czyli takie, kiedy do organizmu trafia regularnie niewielka dawka arszeniku. No, kiedyś mogło tu chodzić o podtruwanie kogoś, dzisiaj zwykle dotyczy to osób narażonych zawodowo, to znaczy na przykład pracowników kopalni i hut miedzi, gdzie w procesie obróbki rudy wykorzystuje się arszenik czy związki arsenu, rolników, ponieważ w niektórych pestycydach zawarty jest arsen, no i wreszcie mieszkańców regionów świata, w których występuje podwyższone stężenie arsenu w wodach gruntowych wykorzystywanych jako wody pitne. To dotyczy przede wszystkim Indii, Bangladeszu czy krajów Ameryki Południowej. Objawy takiego chronicznego zatrucia częściowo pokrywają się z tym, co obserwujemy przy zatruciu ostrym. Dodatkowo dochodzą bardzo charakterystyczne objawy skórne, wypadanie włosów, zmiany pigmentacji skóry, czy to bardzo charakterystyczna rzecz dla zatruć arszenikiem, pasma takie na paznokciach. Oprócz tego pojawiają się zaburzenia neurologiczne, zaniki mięśni, a jeżeli osoba rzeczywiście długo jest eksponowana na działanie arszeniku, mogą wystąpić zmiany nowotworowe. Oczywiście arszenik nie bez kozery nazywany był trucizną królów i królem trucizn. W historii, w zatruciach arszenikiem, ale nie tylko, w ogóle w produkcji trucizn celowali Włosi. W renesansie właściwie słowo Włoch było synonimem truciciela. Troszeczkę podobnie jak w serialu Gra o Tron, taki los i takie jakby uważanie za trucicieli dotyczyło mieszkańców krain wschodu, Meereen czy Quart, to te krainy, które w drodze do tronu podbijała Daenerys Targaryen. Mieszkańcy tych krain sami produkowali trucizny, znali się na truciznach, sprzedawali te trucizny Dornijczykom, którzy potem wykorzystywali je w walce. Wracając na nasz grunt i do słonecznej Italii,
Zapewne znacie Państwo ród Borgiów, owiany bardzo złą sławą intrygantów, trucicieli. Podobno Mario Puzo, pisząc Ojca Chrzestnego, inspirował się rodziną Borgiów. Borgiowie, na czele rodu stał papież Aleksander VI, dążyli do władzy, wykorzystując szereg mniej lub bardziej legalnych metod. Krążyło po Włoszech powiedzenie, że kto pije wodę Watykanu, ten długo nie pożyje. To znaczy, kto szedł na przyjęcie do papieża, to już potem za długo nie pożył, prawdopodobnie był otruty. Borgiowie dysponowali własną, specjalną trucizną, nazwaną La Cantarelle, opartą właśnie na arszeniku oraz na sfermentowanych świńskich wnętrznościach. Zakładam, że musiały być one dobrze jakoś oczyszczone, wydestylowane, no bo nie wyobrażam sobie, że ktoś, nie mając świadomości, zjada potrawę z wyciągiem ze sfermentowanych świńskich wnętrzności. Z punktu widzenia współczesnych historyków wydaje się, że chociaż oczywiście Borgiowie nie byli aniołami, to jednak wiele tych relacji jest przesadzona i jest, no mówiąc wprost, czarnym PR-em, który częściowo zrobił Borgiom następca Aleksandra VI na papieskim tronie, który chciał pogrążyć swojego poprzednika. No przy czym podkreślam, że aniołami jednak nie byli. Kolejna interesująca Włoszka to Giulia Tofana, tym razem plebejuszka, która miała znakomity zmysł do interesów, a mianowicie wyprodukowała tonik do twarzy, Aqua Tofana, jak Państwo widzicie, oparty nie tylko na arszeniku, ale też na ołowiu i na wyciągu z pokrzyku wilczej jagody, czyli bardzo, bardzo trujący. Oczywiście można go było wykorzystywać do zabiegów kosmetycznych, ale bardzo szybko osoby, które kupowały ten tonik, zaczęły wykorzystywać go do usuwania niewygodnych krewnych, zwłaszcza tych, którzy blokowali ich dostęp do spadku. Giulia Tofana ostatecznie została skazana na śmierć. Źródła mówią, że przy pomocy Aqua Tofana zostało otrutych nawet 600 osób. No i jeszcze jedna Włoszka, związana z Polską. Nie wiem, czy wiecie Państwo, kto jest na tym obrazku. To ja pomogę. To jest Bona Sforza, żona Zygmunta Starego, matka Zygmunta Augusta. Niezwykle temperamentna i przedsiębiorcza kobieta, która chciała, żeby mąż dzielił się z nią władzą. Ona miała swoje pomysły, chciała je wprowadzać w życie. Wydaje się, że miała rękę do zarządzania, ponieważ dobra królewskie, przez nią właśnie zarządzane, przynosiły bardzo wysoki dochód. Bona dbała o dobrostan swojej rodziny, między innymi sprzedając urzędy, sprzedając godności, korumpując rozmaite osoby na swojej drodze. Zresztą jedno z jej ulubionych powiedzeń to to, że przekupstwo nie zostało wymyślone dla przyjaciół. Bona była kojarzona również z przypadkami otruć występującymi w jej środowisku. Pierwszy, taki chyba najbardziej znany przypadek, to oskarżenie Bony o otrucie Barbary Radziwiłłówny, czyli swojej synowej. Dzisiaj, znowu z punktu widzenia współczesnych lekarzy i historyków, te oskarżenia były bezpodstawne, a Barbara Radziwiłłówna prawdopodobnie zmarła na nowotwór. Natomiast jest jeszcze jedno oskarżenie Bony, że maczała palce w otruciu dwóch książąt mazowieckich, Janusza III i Stanisława. Dlaczego to było takie ważne? Mazowsze nie należało wtedy do korony. Usunięcie książąt mazowieckich oznaczało, że król może Mazowsze wcielić do królestwa. Ci książęta byli bardzo młodzi, dwudziestokilkuletni. Najpierw zmarł jeden z nich, dwa lata później drugi. Tron Mazowsza pozostał pusty. Wobec tego król mógł wcielić je do korony. Król, ponieważ martwiły go te informacje i te plotki o tym, kto otruł książąt i że w ogóle ktoś ich otruł, zarządził śledztwo. Śledztwo wykazało, że książęta zmarli z przyczyn naturalnych. Do tej pory nikt nie próbował tego zweryfikować współcześnie, zresztą nie są to proste sprawy do zrobienia. Niemniej kandydatów do otrucia książąt mazowieckich było znacznie więcej. Tam nie tylko Bona miała w tym swój interes. Myślę, że te wszystkie cechy, o których powiedziałam, uprawniają mnie do dokonania tego porównania, nie tylko ten piękny czepeczek.
Ta pani na zdjęciu to Olena Tyrell, taka matka rodu Tyrellów, która właśnie przy pomocy bardzo podobnych środków jak Bona dbała o dobro swojej rodziny. No, co więcej, przyczyniła się do chyba najbardziej wyczekiwanej śmierci jednego z sezonów Gry o Tron, o czym za chwilę. Obie panie łączy jeszcze jedno. Obie umarły otrute. Olena Tyrell wypiła truciznę podaną przez Jaime'ego Lannistera, natomiast Bona została otruta przez swojego zaufanego sługę, który działał na zlecenie Filipa Hiszpańskiego z rodu Habsburgów. Habsburgowie byli winni Sforcom duże pieniądze. Wydawało się, że jeżeli zlikwidują dziedziczkę tronu, dziedziczkę rodu, to dług zostanie umorzony. I z tego powodu, z powodów finansowych, Bona zginęła. Arszenik był wykorzystywany nie tylko we Włoszech, ale również na przeżartym korupcją, intrygami i spiskami dworze Ludwika XIV. Na tym dworze działała La Voisin, czyli sąsiadka, kobieta, która pełniła rolę akuszerki, trucicielki, dostarczycielki afrodyzjaków, wróżbitki. Była protegowaną kochanki króla, markizy de Montespan, i zaopatrywała dwór, dworzan, dwórki królowej zarówno w afrodyzjaki, jak i w trucizny. Mówi się, że La Voisin organizowała również czarne msze, podczas których zabijała noworodki. No tutaj ta liczba ofiar sugerowana przez źródła historyczne jest niebywale wysoka, no, aczkolwiek nie jesteśmy tego w stanie w żaden sposób zweryfikować. Możecie się domyślić, że ulubioną trucizną La Voisin był właśnie arszenik. Ostatecznie La Voisin została oskarżona, skazana. Karę śmierci wykonał kat, który był jej kochankiem. No i kilka przykładów takich współczesnych, czy prawie współczesnych. Arszenik, jak powiedziałam wcześniej, trafił też pod strzechy. Ta pani Mary Ann Cotton w połowie XIX wieku zatruła arszenikiem skutecznie trzech kolejnych mężów oraz 11 z 13 swoich dzieci. Trudno to wytłumaczyć jakimś oczekiwaniem spadku, dążeniem do pieniędzy. Wydaje się, że ta pani była psychopatycznym, seryjnym mordercą. Wszyscy, którzy ją otaczali, czy prawie wszyscy, zmarli na gorączkę żołądkową i dopiero w którymś momencie po kolejnej śmierci sprawami zainteresowała się policja, ponieważ to już był moment, kiedy arszenik można było wykrywać. Doszło do procesu, Mary Ann Cotton została skazana na śmierć, wyrok został wykonany. I jeszcze jeden przykład, tym razem z początku XX wieku, mała miejscowość na Węgrzech, jesteśmy w czasie I wojny światowej. Wszyscy mężczyźni opuścili tę wieś, wyjechali na front. Zresztą kobiety chyba nie płakały tak bardzo za mężami, którzy no, byli im narzuceni przez rodziny, czyli to raczej nie romantyczne porywy, a transakcje takie ekonomiczne w dużej mierze. No i tak to wszystko się toczyło do momentu, kiedy niedaleko utworzono obóz jeniecki dla jeńców Antanty. Ci jeńcy mogli się dość swobodnie poruszać po całym terenie, wobec czego zaczęli szybko paniom pomagać, zaprzyjaźnili się z nimi mniej lub bardziej. No i kiedy mężowie wrócili z frontu, mężowie okazali się niepotrzebni. Ten problem postanowiła rozwiązać miejscowa położna, która zaczęła ekstrahować arszenik z lepów na muchy. Robiła wywary z lepów na muchy, a następnie rozdawała mieszkankom wsi, żeby podały tym swoim mężom na przykład. Wobec tego rozszalała się taka akcja, wielka akcja trucia, w pierwszej kolejce mężowie, a potem kolejni członkowie rodziny, no co do których panie miały jakieś obiekcje. Całość trwała dość długo i ofiar było sporo, także dlatego, że kuzyn tejże położnej pracował w miejscowym urzędzie i wystawiał akty zgonu, więc on mógł to troszeczkę fałszować, kontrolować. Ostatecznie sprawa ujrzała światło dzienne, znowu ogromny pokazowy proces, skazano 20 osób, 8 z nich stracono. Arszenik bardzo długo był tą taką najszerzej stosowaną trucizną, a ja chciałabym jeszcze zaproponować Państwu inną truciznę,
znakomitą do zabójstw skrytobójczych, a przy okazji truciznę, która jest naszym polskim wkładem w historię światowej toksykologii. Ta trucizna, czy ten związek, to orelanina. Tutaj jest jego dość skomplikowana struktura. A ta orelanina jest produkowana przez grzyb zasłonak rudy. Dlaczego ona jest taka dobra do zabójstw skrytobójczych? Objawy działania orelaniny występują pierwsze po 2-3 dniach i przypominają objawy grypy, czyli nikt na to nie zwraca uwagi. Ostatecznie pełne objawy występują po 2 tygodniach i wtedy na ogół całe zatrucie kończy się śmiercią. Dlaczego? Bo orelanina działa wybiórczo na komórki kanalików nerkowych. No i pomimo tego, że my nie mamy żadnych objawów, to przez te 2 tygodnie ona cały czas niszczy kanaliki nerkowe, niszczy nasze nerki. No i po tych 2 tygodniach, kiedy występują pełne objawy, jest już zwykle za późno na cokolwiek. Dlatego jest to taka trucizna, która rzeczywiście sprawia, że osobę truciciela z osobą zatrutą trudno jest połączyć, a przy okazji jest to wyzwanie medyczne, bo po 2 tygodniach nie pamiętamy, rzadko skojarzymy to, że 2 tygodnie temu jedliśmy grzyby, a teraz mamy objawy. Orelanina jest termostabilna, czyli możemy śmiało zrobić z grzybów potrawkę, no i nie ma na nią odtrutki. Wobec tego osobom zatrutym pozostaje dializowanie. Jeżeli to pomoże, jeżeli uda się tę truciznę z organizmu wypłukać i wydalić, no to wtedy na ogół przeszczep nerki. Mówiłam, że orelanina to nasz polski wkład w historię toksykologii. Już wyjaśniam dlaczego. Po pierwsze, działanie orelaniny zostało opisane dopiero pod koniec lat 50. na przykładzie masowego zatrucia w Bydgoszczy. A później sama orelanina została wyizolowana, a jej struktura opisana przez Polaków. No stąd ten nasz mały wkład w światową historię toksykologii. No i na koniec części poświęconej skrytobójstwom dwa słowa o tej najbardziej oczekiwanej śmierci drugiego chyba sezonu serialu. Otóż tą śmiercią, według mnie przynajmniej oraz wielu innych fanów, była śmierć Jeffreya Baratheona, który umarł w czasie uczty weselnej na własnym weselu, otruty ewidentnie, trucizną o nazwie dusiciel, która, jak ta nazwa wskazuje, doprowadziła do zaburzeń oddychania. Jeszcze jednym ważnym objawem było to, że twarz Jeffreya gwałtownie poczerwieniała. Ten drugi objaw, szczerze mówiąc, skłonił mnie do zaproponowania Państwu rozwiązania zagadki dusiciela. Moim zdaniem mógł to być cjanowodór, czy też cjanki. Cjanowodór jest dość prostym związkiem chemicznie, natomiast zaburza procesy wytwarzania i przechowywania energii w naszych komórkach, czyli procesy syntezy tego związku ATP. Oprócz tego cjanowodór oraz cjanki zaburzają transport tlenu z krwi do tkanek. I to właśnie to zaburzenie transportu tlenu jest przyczyną czerwienienia twarzy. Krew natlenowana jest bardzo jaskrawo czerwona. W związku z tym wszędzie tam, gdzie mamy drobne naczynka krwionośne stosunkowo blisko skóry, da rumień. I stąd ta reakcja u Jeffreya. Oprócz tych objawów cjanowodór powoduje zaburzenia neurologiczne, śmierć następuje wskutek zatrzymania pracy serca i zwracam uwagę, że jest to bardzo szybka śmierć, która następuje w ciągu kilku minut. Cjanowodór jest trucizną, którą często wykorzystują rośliny po to, żeby odstraszyć swoich potencjalnych konsumentów. Ale kłopot polega na tym, że cjanowodór, działając na mechanizmy wytwarzania i przechowywania energii w komórce, działa tak samo na zwierzęta, jak i na rośliny, bo to są te same mechanizmy. Wobec tego rośliny muszą tak przechowywać ten cjanowodór, żeby był dla nich nietoksyczny. Przechowują go w związku z tym jako takie pochodne, dość skomplikowane związki nazywane glikozydami cjanogennymi, które mają tutaj resztę cjankową i w odpowiednim momencie ona zostanie odłączona. Sam glikozyd nie jest trujący, chodzi tu o tę resztę cjankową. Kiedy zostanie odłączona? No kiedy
Tkanki roślinne będą zgryzane, miażdżone, niszczone, kiedy zaczniemy trawić te tkanki roślinne. Wtedy glikozydy się rozpadną, reszta cjankowa się wydzieli, no i w naszym układzie pokarmowym może powstać cjanowodór. W jakich roślinach znajdują się glikozydy cjanogenne? Przede wszystkim w tkankach roślin z rodziny różowatych, głównie w pestkach. To są pestki moreli, to są pestki migdałów, to już jemy. Na szczęście mamy migdały słodkie i gorzkie. W tych gorzkich jest więcej glikozydów cjanogennych, ale ciągle są to tak wyselekcjonowane ilości, które nie wywołują zatruć cjanowodorem. Do rodziny różowatych należy większość jadanych przez nas owoców. O tym, że ich pestki zwłaszcza mają toksyczne właściwości, wiedzieli już starożytni. W Egipcie stosowano karę brzoskwiń, rodzaj sądu bożego, podczas którego podawano skazańcowi destylat z pestek brzoskwiń. No i teraz, jeżeli skazaniec umierał, to znaczy, że był winny. Jeżeli przeżył, to znaczy, że z całą pewnością był niewinny. Podobnie Rzymianie wykorzystywali rośliny z rodziny różowatych do skrytobójczych otruć. Tutaj prym wiódł Neron, który wykorzystywał z kolei wyciąg z laurowiśni, również należącej do rodziny różowatych. Jeżeli Jeffrey Baratheon rzeczywiście został otruty cjankami czy cjanowodorem, no to podzielił los wielu postaci historycznych, dwie z nich na zdjęciach. Ten groźny, brodaty mężczyzna to Rasputin, którego bardzo trudno się było pozbyć. Na początku spiskowcy, bo to był zawiązany spisek, którego celem było usunięcie Rasputina z dworu, spiskowcy podali Rasputinowi cjanek potasu rozpuszczony w maderze. Rasputin wypił, otrząsnął się, nic nie poczuł. Prawdopodobnie cjanek był zwietrzały. Spiskowcy zaczęli do niego strzelać. Ale on pomimo ran ciągle nie chciał umrzeć, wobec czego związano mu ręce i nogi i wrzucono do rzeki. No, już nie udało mu się z niej wyjść, natomiast kiedy wyłowiono ciało, okazało się, że zaczął rozwiązywać węzły, czyli żył wystarczająco długo, żeby jeszcze próbować się oswobodzić. Drugi mężczyzna na zdjęciu to Alan Turing, wybitny matematyk, prekursor badań nad sztuczną inteligencją, który wykorzystał cjanek potasu do popełnienia samobójstwa. Zdecydował się na nie po przymusowej terapii hormonalnej, której musiał się poddać, ponieważ był homoseksualistą, a homoseksualizm w Wielkiej Brytanii do lat 60. był przestępstwem wobec prawa. Tyle jeżeli chodzi o skrytobójstwa. Natomiast jeżeli chodzi o trucizny wykorzystywane podczas walki, no to muszą działać one trochę inaczej niż te skrytobójcze. Tym razem zależy nam na natychmiastowym działaniu. Tę truciznę będziemy podawać do krwi na ogół. No i wreszcie dobrze by było, żeby ona dawała natychmiastowe zaburzenia układu nerwowego, ponieważ wtedy nawet jeżeli ta trucizna nie zabije przeciwnika, to upośledzi jego zdolność do walki. Takich trucizn działających na układ nerwowy w naszym realnym świecie mamy całkiem sporo. Część z nich produkowana jest przez rośliny, część przez zwierzęta. Jeżeli chodzi o te trucizny roślinne, to jedną z najbardziej chyba takich znanych też w popkulturze jest kurara, która jest wyciągiem z kilku gatunków kulczyby oraz z kilku gatunków pnączy z rodziny miesięcznikowatych. Te rośliny rosną w Ameryce Południowej, w związku z tym to tam produkowana jest kurara. Skoro to wyciąg z wielu gatunków roślin, no to znajduje się w nim też wiele związków aktywnych. Te związki będą powodowały zablokowanie przewodzenia impulsów nerwowych pomiędzy komórkami nerwowymi a komórkami mięśniowymi. Z tego powodu dojdzie do paraliżu mięśni, który jest zwiotczeniem mięśni, czyli mięśnie są sparaliżowane w rozkurczu. Ten paraliż doprowadzi do paraliżu mięśni oddechowych i do śmierci przez uduszenie. Ofiara cały czas jest przytomna. Kurara stosowana jest do polowań.
jest bardzo pożyteczna, bo te cząsteczki związków aktywnych są zbyt duże, żeby zostały pobrane z układu pokarmowego do krwi. W związku z tym ja mogę bez problemu zjeść zwierzę, które zostało zabite kurarą. Mnie ta kurara nic nie zrobi, bo ja jej nie pobiorę do krwi z układu pokarmowego. Zwiotczenie mięśni, wobec tego kurara przez pewien czas była stosowana jako środek zwiotczający przed operacją. Kiedy pojawiły się bezpieczniejsze odpowiedniki, zaprzestano tego wykorzystywania. No i przydatność do wykorzystania w walce, objawy, no niby ta walka jeszcze może trwać 20 minut, ale dość późno występują. Przydałoby się coś, co zadziała szybciej. Popatrzmy, co mają dla nas innego rośliny. Ta roślina na zdjęciu to tojad mocny, zwany mordownikiem, który produkuje truciznę, związek aktywny o nazwie akonityna. Ta trucizna również zaburza przewodzenie impulsów nerwowych, będzie wywoływała utratę czucia w twarzy, w kończynach, będzie wywoływała ostatecznie również zwiotczenie mięśni, zaburzenia rytmu serca, śmierć, podobnie jak w przypadku kurary przez uduszenie, ofiara cały czas przytomna. Tutaj mamy do czynienia z trucizną bardzo silną. Dawka podana jest w mikrogramach, czyli w milionowych częściach grama. O tym, jak była silna, świadczy fakt, że była wykorzystywana na przykład przez mieszkańców Aleutów do polowań na wieloryby. Przez mieszkających w Japonii ludzi z grupy Ainu do polowań na niedźwiedzie, czyli naprawdę na dużego zwierza. Tyle tylko, że działa znowu pod stosunkowo długim czasie, więc tego wieloryba jeszcze trzeba było trochę gonić. W Europie tojad i akonityna w związku z tym były wykorzystywane w trutkach na wilki i lisy i prawdopodobnie dlatego uważało się, że tojad świetnie pomoże w starciu z wilkołakiem, więc gdybyście Państwo kiedyś musieli stawić czoła wilkołakowi, to dobrze jest uzbroić się w tojad. U nas w Polsce występuje na przykład w Tatrach. Zarówno kurara, jak i akonityna działają stosunkowo późno, po stosunkowo długim czasie. W związku z tym może sięgnąć do trucizn produkowanych przez zwierzęta. Zwierzętami, które są kojarzone z produkcją trucizn, są malutkie, ale przepiękne żaby z rodziny drzewołazowatych, występujące w Ameryce Południowej. One po angielsku nazywają się poison dart frogs, czyli żaby zatrutych strzał, bo rzeczywiście Indianie wykorzystują wydzielinę tych żab do zatruwania strzał. W wydzielinie, czyli w śluzie pokrywającym skórę żab z rodziny drzewołazowatych, występuje nawet 28 różnych związków o działaniu neurotoksycznym. Najsilniejszym związkiem jest batrachotoksyna. Znowu działanie neurotoksyczne, zaburzenie przewodzenia impulsów nerwowych, porażenie mięśni, tylko tym razem w skurczu, czyli spastyczne mówimy, śmierć z powodu zatrzymania akcji serca. Ta urocza żabka na zdjęciu to liściołaz żółty, uważana za najbardziej trujące zwierzę na świecie. Trujące to takie, które nie wprowadza aktywnie trucizny do naszego organizmu. Czyli wąż już nie jest trujący, wąż jest jadowity, bo on aktywnie nam wprowadza truciznę, a żabę możemy zjeść co najwyżej i ona nam aktywnie tej trucizny nie wprowadzi, to my sami się na nią narazimy. Szacuje się, że 1 mg, czyli 1/1000 część grama batrachotoksyny produkowanej przez liściołaza może zabić nawet do 20 osób. Co ciekawe, żaby w niewoli nie produkują tych trucizn, ponieważ w niewoli dajemy im jakąś tam sztuczną karmę. One pobierają i wykorzystują związki, które produkują bezkręgowce stanowiące ich pokarm, czyli to nie sama żaba wytwarza ten związek, żaba go sprytnie wykorzystuje. No i jeszcze jedna rzecz, po to, żeby pozyskać tę wydzielinę z drzewołazowatych, no trzeba niestety takiej żabie mocno dokuczyć. Indianie ogrzewają je nad ogniskiem i wtedy żaba w warunkach ekstremalnych, w ogromnym stresie, zaczyna wydzielać duże ilości śluzu i duże ilości toksyn w tym śluzie. Nieograniczone albo bardzo szerokie możliwości
pozyskiwania rozmaitych trucizn daje nam ocean. To zwierzę na obrazku to osa morska lub też kubomeduza, występująca na przykład u wybrzeży Australii czy u wybrzeży Filipin. Osa morska, zwykle spotkanie z nią kończy się bolesnymi oparzeniami, natomiast zdarzają się przypadki, gdzie wytwarzana przez nią toksyna doprowadzić może do zatrzymania akcji serca. Jak to się dzieje? Ta toksyna powoduje wydzielenie się dużych ilości jonów potasu do krwi, co zmienia znowu przewodnictwo komórek nerwowych i prowadzi do zaburzenia pracy serca. Śmierć tutaj następuje bardzo szybko, po 2-5 minutach, czyli ta toksyna byłaby idealna do walki. Natomiast nie jest idealna dla osób pływających sobie w oceanie rekreacyjnie, ponieważ w ciągu tych 2 czy 5 minut trudno jest im udzielić prawidłowej pomocy. One po prostu szybko toną, jeżeli takie spotkanie z kubomeduzą im się przydarzy. Widać to po statystykach. Wokół Filipin mamy rocznie 20-40 przypadków śmierci z powodu spotkań z osą morską. Natomiast w pobliżu Australii, gdzie dostęp do pomocy medycznej jest szybszy, lepiej zorganizowany, tych przypadków prawie w ogóle się nie rejestruje. No i jeszcze jedno morskie stworzenie, a właściwie znowu cały rodzaj ślimaków, ślimaki z rodzaju stożki. Te ślimaki produkują konotoksynę, która znowu jest neurotoksyną, zaburza przewodzenie impulsów nerwowych, śmierć następuje z powodu zatrzymania oddychania. Objawy mogą występować natychmiast albo nawet po kilku godzinach, czyli to trochę ryzykowne wykorzystywać konotoksynę w walce. To, jak szybko zadziała konotoksyna, zależy po pierwsze od tego, jaki gatunek ślimaka nas, nie wiem jak to powiedzieć, urządlił chyba, to najlepsze słowo, za chwilę pokażę, czym one się posługują, żeby wprowadzić tę toksynę. Czyli od gatunku ślimaka to zależy, no i od podatności naszej indywidualnej. Najbardziej jadowitym teraz, no bo to on nam wprowadza toksynę do organizmu, ślimakiem z rodzaju stożków jest stożek geograficzny. Toksynę wprowadza nam przy pomocy tego organu, to jest przekształcony element jego aparatu gębowego, czyli takim kolcem wprowadza toksynę do naszego organizmu. Niektórzy mówią o nim, no nie wiem, żartobliwie, ale to chyba czarny humor, ślimak papierosowy. Ślimak mnie ukąsi, urządli i ja mam jeszcze czas na wypalenie papierosa, a potem to już umieram. Przy czym, co ciekawe, niewiele mamy opisanych przypadków śmierci z powodu urządlenia czy ukąszenia przez stożka geograficznego. Aczkolwiek może warto zastanowić się nad pozyskaniem konotoksyny i nad wykorzystaniem jej w walce. Na koniec chciałabym jeszcze nawiązać do tego bohatera serialu. To jest Góra. No, sługa właściwie rodu Lannisterów. Najciekawsza moim zdaniem jest jego przemiana, która się wydarza w serialu. Góra zostaje ranny, zostaje otruty podczas pojedynku z Oberynem Martellem, a potem Maester, czyli skrzyżowanie, nie wiem, mnicha z uczonym, wskrzesza go, przywraca go do życia. Tyle tylko, że Góra jest bezwolny, posłuszny, pod całkowitą kontrolą, sługa czy też niewolnik idealny. I te cechy skłaniają mnie, żeby zagłębić się razem z Państwem w sekrety zombifikacji. Proces zombifikacji został opisany na Haiti i jest związany z rytuałami wudu. To, co ciekawe, to fakt, że nigdzie więcej takich zjawisk, takiego procesu nie opisano. Z Haiti pochodzą opisy kilku przypadków osób, które uważały, że zostały zombifikowane. Jeden z najbardziej znanych to przypadek mężczyzny, który powrócił do domu po 30 latach, twierdząc, że przez ten czas był zombifikowany, a teraz właśnie się ocknął i wraca. Żaden z tych przypadków nie został pozytywnie zweryfikowany naukowo. Wydaje się, że po to, żeby ulec procesowi zombifikacji, trzeba przede wszystkim w nią wierzyć. Dlatego też nie pojawia się ona nigdzie poza Haiti. Niemniej antropolodzy próbowali się temu przyjrzeć i jakoś to opisać.
W latach 80. jeden z nich przedstawił taki przepis na zombie, który znowu jest kwestionowany przez innych naukowców. Niemniej pokażę Państwu, może będziecie chcieli wykorzystać. Potrzebna będzie przede wszystkim tetrodotoksyna, kolejna silna neurotoksyna, pozyskiwana z ryb z rodziny nadymkowatych, z błękitnej ośmiornicy czy z niektórych ślimaków morskich. Tetrodotoksyna, tak jak już mówiłam, jest neurotoksyną, która znowu będzie prowadziła do zaburzenia przewodzeń impulsów nerwowych, utraty czucia, zwiotczenia mięśni. Śmierć następuje tutaj wskutek zatrzymania oddychania, no i następuje po około 20 minutach. Do czego ta tetrodotoksyna? Używając jej, czarownik wudu, czyli bokor, wprowadza ofiarę w stan takiej, no nie wiem, śpiączki trochę można powiedzieć, kiedy ofiara ma bardzo spowolnioną pracę serca, bardzo spowolniony oddech, w związku z tym może się wydawać, że ona nie żyje, no zwłaszcza wtedy, jak nie mamy dostępnych jakichś medycznych procedur, które pozwalają taką śmierć stwierdzić. Wobec tego mamy osobę w takim właśnie stanie, nazwijmy to, życia utajonego. Jesteśmy na Haiti, jest ciepło, wobec tego konieczny jest szybki pochówek. Osoba zostaje pogrzebana, natomiast bokor już czeka i kiedy tylko rozejdą się żałobnicy, bokor wykopuje swoją ofiarę i podaje jej halucynogenny wyciąg z bielunia. No i to już właściwie tyle. Zombie gotowy, idealny sługa, właściwie niewolnik, który bez pytania będzie wykonywał wszystkie nasze polecenia. Zanim skończę mój wykład, chciałabym jeszcze króciutko powiedzieć, co zrobić, żeby nie zostać otrutym. Jakie patenty były stosowane? Starożytni mieli do tego takie dość naukowe podejście. Co więcej, w wymyślaniu tych patentów celowali ci, którzy sami truli. Mitrydates, król Pontu, otruł swoją żonę i siostrę przy okazji oraz kilkoro ze swoich dzieci. Wobec tego sam się bał, że ktoś na nim zastosuje truciznę. Zlecił wobec tego opracowanie uniwersalnej odtrutki, nazwanej Mitrydatem, ponad 50 składników. Jej działanie nie zostało w żaden sposób przetestowane i udowodnione naukowo. Natomiast inny pomysł Mitrydatesa się sprawdził. Otóż Mitrydates wymyślił, że jeżeli będzie przyjmował niewielkie, stopniowo rosnące dawki różnych trucizn, to się na nie uodporni. I miał rację. Ten proces jest fizjologicznie uzasadniony. Od imienia Mitrydatesa nazywany jest mitrydatyzmem, czyli my przyjmując rosnące dawki trucizny możemy się na jej działanie uodpornić. Oczywiście nie całkowicie. Zawsze będzie jakaś dawka śmiertelna, ale możemy ją sobie troszeczkę przesunąć, podwyższyć. Legenda głosi, że kiedy Mitrydates został pobity przez Pompejusza i chciał popełnić samobójstwo, próbował wykorzystać truciznę, ale nie zadziałała, czyli mitrydatyzm się sprawdził. Wobec tego poprosił swojego niewolnika Gala, żeby przytrzymał mu miecz i następnie się na ten miecz rzucił, umierając ostatecznie z godnością. Druga uniwersalna odtrutka została stworzona przez kolejnego wybitnego truciciela historycznego, czyli przez Nerona. Stworzył mu ją nadworny lekarz Andromachus. Tym razem odtrutka składała się z ponad 80 składników. Jednym z tych składników były sproszkowane żmije, po grecku terion, i stąd nazwa odtrutki – teriak. Znowu, jej działanie nie zostało w żaden sposób naukowo potwierdzone. Przepisów na teriak jest wiele, nie tylko ten Andromachusa. Zawsze musiały być te sproszkowane żmije. No i często pojawiało się opium, wobec tego wiemy, że przynajmniej działanie przeciwbólowe miał ten teriak. Co ciekawe, teriak trafił do Polski, troszeczkę zmodyfikowany, nawet nazwa się przekształciła. W Polsce to, co w Grecji nazywane było teriakiem, w Polsce zyskało nazwę driakiew. To pochodzi, jest przekształcone słowo teriak. Driakiew była takim wyciągiem stosowanym na ukąszenia zwierząt i właściwie była w każdej spiżarni dworku ziemiańskiego czy szlacheckiego. A jednym z głównych składników tej naszej polskiej driakwi był czosnek.
Oprócz takich odtrutek substancji, które miały odtruwać, pojawiały się jeszcze takie różne bardziej magiczne elementy, które również miały mieć działanie odtruwające. Jednym z tych elementów był bezoar, czyli specyficzna struktura, która powstaje głównie w żołądku przeżuwaczy z resztek sierści, z niestrawionych resztek pokarmu. Taki bezoar po wrzuceniu do potrawy czy do kielicha wyciągał z niej truciznę. Co ciekawe, okazuje się, że włosy czy sierść zawarte w bezoarze zawierają siarkę, która mogła reagować z arszenikiem, potencjalnie zmniejszając jego stężenie i w związku z tym jego toksyczność, właściwości trujące. Jeżeli arszenik był w potrawie, wrzucenie bezoaru nie było takie głupie. Oprócz bezoaru mieliśmy kiedyś do dyspozycji również kamienie szlachetne, które należało włożyć do potrawy, może czasem nawet wystarczyło nosić na sobie i one już tę potrawę odtruwały, działały jako antidota. No a to z kolei może nam się skojarzyć z kamieniem na szyi Melisandry, który raz w serialu uratował jej życie właśnie od otrucia. No, oczywiście rozjarzył się, kiedy przełykała truciznę. No i na sam koniec to, co pewnie wszyscy kojarzymy z antidotum na wszelkie trucizny, czyli róg jednorożca. Jednorożce zostały wymyślone, że tak powiem, już w starożytności. Róg jednorożca pojawił się dość szybko na rynku, pomógł wzbogacić się wielu zacnym islandzkim rodzinom. Nikt specjalnie nie wnikał, skąd ten róg pochodzi, do momentu, kiedy XVII-wieczny duński przyrodnik Ole Wurm stwierdził, że to chyba niemożliwe, żeby tak wielki i gruby róg nosiło na głowie zwierzę wielkości konia, że to jest po prostu fizycznie niemożliwe, czaszka tej wielkości nie wytrzyma tego ciężaru rogu. Pomimo, że Ole zakwestionował pochodzenie rogu, to nie zakwestionował jego właściwości i przeprowadzał całą serię badań na zwierzętach z udziałem sproszkowanego rogu, wiemy już dziś narwala, a nie jednorożca, żeby oszacować jego przydatność. No, wiemy też, że ta przydatność nie była duża. Wiecie już Państwo, czym truć, wiecie, kiedy jakich trucizn używać. No i wiecie też, jak w razie czego się przed nimi chronić, wobec czego możemy powoli kończyć. Dziękuję Państwu za uwagę. To już koniec, mówiąc krótko.